tym roku święta Bożego Narodzenia przypadają nam w nie najlepszej, można powiedzieć, takiej atmosferze, bo niestety ta wojna na wschodzie dalej trwa i są włączeni w nią, można powiedzieć, wszyscy, nie tylko żołnierze, którzy tam walczą, ale całe społeczeństwo, całe rodziny, większość rodzin, którzy mają tam swoich najbliższych, którzy tak samo z niektórymi musieli się pożegnać, więc może nie w każdej rodzinie wszyscy zasiądą do tego stołu. Podobnie wiele osób z naszej ojczyzny, z Ukrainy wyjechało za chlebem do innych krajów. Też zabraknie ich przy tym stole. Więc te święta może dla niektórych nie będą aż tak bardzo radosne, ale jednak ta tajemnica przyjścia Zbawiciela Chrystusa na ziemię przysłoni te wszystkie nasze troski, niepokoje i smutki, bo On, przychodząc na ziemię, przyniósł nam pokój, przyniósł nam nadzieję, przyniósł zwycięstwo. Zwycięstwo także nad śmiercią, bo poprzez mękę i śmierć przyszło także zmartwychwstanie, więc jest tutaj nadzieja naszego życia, że nie kończy się ono tylko tutaj na ziemi, ale tym, którzy oddali życie za ojczyznę, którzy troszczą się o chleb dla swoich dzieci, chociaż nie mogą czasami przeżywać święta Bożego Narodzenia w swoim domu rodzinnym, ale Chrystus wynagrodzi im swoją łaską i swoim błogosławieństwem. I tego pokoju, tej radości dla wszystkich, tych, co będą świętować w domu, a i tych także, którzy są na emigracji czy na froncie, życzę, by Boże Dziecię napełniało ich pokojem i radością i błogosławiło nam wszystkim w tym nowym roku, by był on rokiem już pokoju, radości i szczęśliwości.